Hej, dzisiaj zapraszam Was na test nowej palety. Nowej palety, uwaga, walentynkowej. Doczekaliśmy się palety walentynkowej od Mio. Jest to z tej kolekcji 5 Points i to jest Crush on You numer 35. Paleta, jak dobrze wiem, jest chyba dostępna tylko na ich stronie i kosztuje 49,90 i tam jest jeszcze taki opis. Mio przedstawia specjalną walentynkową edycję 5 intensywnie napigmentowanych, łatwych do blendowania cieni w 3 wykończeniach: matowym, błyszczącym i metalicznym. I tak się prezentuje kartonik. On ma na sobie jeszcze takie wytłoczenia białe, błyszczące, a cały jest taki matowy. I z tyłu to wszystko, co Wam przeczytałam, mamy po angielsku. Paleta jak zawsze jest wyprodukowana w Europie, jest wegańska, ma 12 miesięcy od otwarcia. No i mamy 5 cieni. No i one tutaj mają podpisy w palecie od 1 do 5. Jednak na stronie możemy zobaczyć, że one mają nazwy w samej palecie. Albo też nie. Mamy naklejki. Wydaje mi się, że do wszystkich tych takich specjalnych edycji oni dodają te naklejki. Nie wiem, czy do zwykłych dodają też naklejki. No ale na razie się nie dowiem, bo żadna zwykła mnie nie interesuje. I naklejki są chyba takie same jak tutaj te wytłoczenia. No i to jest taka zwykła Mio 5 Points. Mamy oczywiście lusterko. Malutkie, bo malutkie. I mamy 2 maty i 3 błyski. Puppy Love Shimmer, Crush Metallic, Affair Matte, Purple Rain Matte oraz Rendezvous Shimmer. O, nie dodali spacji. Dodatkowo na mojej wersji, nie wiem czy na wszystkich wersjach, jest literówka. Dodałam zdjęcie i dopiero wtedy zauważyłam, że ta literówka jest, jak już dodawałam to zdjęcie. Jest ona special. Special. It's funny. It's cute, it's funny. Każdemu się zdarza. Jakby na stronie jest special, ale moja jest special. O Boziu. Zobaczymy, jak te się sprawdzą. Trochę żałuję, że nie ma jakiegoś jasnego różowego do przejścia pomiędzy tymi dwoma cieniami matowymi. No ale sprawdźmy. Ja jeszcze jej nawet nie swatchowałam, więc sprawdzę razem z Wami. Puppy Love Shimmer. Wydaje mi się, że to bardziej taki top. W kamerze wydaje się chyba bardziej w niebieskościach, ale ja widzę stąd, że ma takie różowe drobiny. Następnie mamy Crush Metallic. Uuu, to jest bardzo ładny odcień. Jednak wydaje mi się, że on będzie super, jeśli chodzi o właśnie, wiecie, wpracowanie go w skórę. No i teraz Affair Matte. Nasz pierwszy mat. Wjadę jeszcze raz. Wygląda bardzo ładnie. Nie jest super suchy, więc ciekawe, jak się będzie sprawował. Sprawował. Purple Rain Matte. Mam jeden z podobnych odcieni. Oraz na końcu taki trochę dający po oczach Rendezvous Shimmer. Myślę, że lekko wklepany może dawać bardziej drobinki, ale jak już go wpracujemy, będzie piękne. Ma takie lekko niebieskie drobinki, podobnie jak ten tutaj. Spróbujmy może sobie zrobić jakiś taki makijaż. Sorry, wycieram się. Walentynkowy, I hope so. Też muszę zmyć, żeby się nie ubrudzić zaraz. Baza z Mio, cały czas ją katuje. Cały czas się wylewa, samodzielnie. Dobrze, że przynajmniej tutaj jest zakrętka jeszcze taka, żeby się trzymać, bo na tym moim Magic Potionie już się dawno zepsuła i już tej zakrętki nie mam, wyrzuciłam. Zacznijmy od tego, że weźmiemy ten numer 3 Affair Matte. Postaramy się nim zrobić załamanie. Czekajcie, bo muszę się dobrze odchylić. No nie nałożyłam go bardzo dużo, ale jest trochę nierówny. Okej, to tak jest zawsze. Że najpierw to wygląda źle, a potem zaczyna wyglądać dobrze. I delikatnie rozblenduję. I dodaję w samym załamaniu. Tu. O, nawet nad załamaniem. Przed moim załamaniem nerwowym. I no ładnie to wygląda.
Może już was tak zostawię z bliska. Nice, nice. Jak na razie... Przypomina mi to trochę cień z Odezaj, jeśli chodzi o taką kremowość. Weźmiemy sobie tą czwórkę Purple Rain Matte, zewnętrzny kącik. Naprawdę, brakuje mi tutaj jeszcze takiego jasnego, matowego i byłoby idealnie. Ale śmiałam się, że może dodam tą grafikę, że mamy w końcu swoją walentynkową paletę, skoro wiecznie Natasha Denona wypuszcza te Love Palette. No i teraz jest, nie wiem, czy w Polsce będzie Love Face Palette. Ona jest piękna. Ale jak widzę recenzję, o, wsypię się dosyć mocno, nie wiem, czy to zobaczycie. Ale jeśli widzę recenzję tych Love Palette i widzę, że to nie jest dla mnie ani rozświetlacz, ani róż, jest mi tak trochę smutno, chociaż wiem, że mocno zaoszczędzę. Ale ta kolorystycznie jest podobna chyba do zeszłorocznej, jeśli chodzi o pewne elementy, fragmenty, chociaż do tegorocznej też trochę. Wyciągam to trochę jeszcze i zastanawiam się, jak zrobić te błyski. To jest to miejsce, którego nie lubię robić, bo wiecznie mi tu coś nie pasi. Trudno. I zastanawiam się, czy ten Rendezvous Shimmer sobie tutaj nie nałożyć i dalej po prostu pojechać tymi błyskami. Jakby to jest taki klasyczny makijaż walentynkowy. Wezmę sobie Gloomy, ten Rendezvous Shimmer, który... O, tu pięknie widać ten niebieski błysk. Uhu! A dołóżmy od razu... No i się nazywa Crash Metallic. Ja tak z tym jednym okiem zamkniętym. O, o, o. Siat. Siat. O, siat. O nie. Chyba trochę za dużo. Bo jednak zbyt intensywny jest ten Crash Metallic. Chociaż teraz by ładnie też wygląda. To już wiem, czemu zabezpieczenie było takie dokładne, bo zazwyczaj nie było tych takich pojedynczych kółeczek na cienie błyszczące, a tutaj jednak były te cienie błyszczące zabezpieczone tymi kółeczkami, a następnie przykryte to wszystko folijką i jeszcze zaklejone. A tu się zastanawiałam, czemu teraz dołożyli? To już wiem, czemu dołożyli. Bo te cienie są bardzo, bardzo miękkie, bardzo prawdopodobne, że się mogą rozbić. Wow, ale mam rozświetlenie pod okiem. Został nam tak naprawdę jeszcze jeden. No ładny ten makijaż, nie powiem, no ładne to wszystko. Dla mnie taki makijaż dzienny, dla niektórych wieczorowy. I zastanawiam się, co zrobić na dolnej powiece, ale myślę, że wezmę tą trójeczkę i dołożę w kąciku. No też może na całość. To jest szybki makijaż. Dzienny. Do żabki. Że nie do żabki. Do żabki to może mieć... Czy jest jakaś firma, która ma różowy? Zanim się jeszcze wypowiem na temat tej palety, to powiem wam, co mnie zdenerwowało. Mija wypuszcza nowe produkty w takich odstępach czasowych, na przykład jeden na tydzień. Czyli jest zapowiedź pierwszej premiery, dają tą premierę. Dwa dni później jest kolejna zapowiedź kolejnej premiery, dają tą premierę. Po wypuszczeniu kolejna premiera. No i tak właśnie było, że było co? Aha. Nie, no, puder był trochę dalej. Ale była zapowiedź właśnie palety. No i teraz była kolejna zapowiedź, czyli... no ja myślałam, że będą kolorowe linery. Oni nie, bo my mamy kolorowe linery, a ja tak myślę, no nie macie kolorowych linerów, bo macie czarny, biały i niebieski. Znaczy błękitny. I tam na oczach dziewczyny miały takie cudne, taki piękny zielony i różowy liner. Który można oczywiście zrobić ich pigmentami, ale myślę, flow linery... dodają kolejne kolory ekstra. To bym sobie kupiła. Nie. The Sun Dots Freckles Pen. Jakby zróbcie to, nie wiem, jako kolekcję w końcu jakąś. Całą kolekcję, a nie po prostu jeden produkt. No, chcę w końcu użyć tego pierwszego cienia. Cienia od cienia. Cienia od cień się nazywa Puppy Love. Dobra, weźmiemy sobie, użyjemy tego Puppy Love razem z Crush na taki płaski pędzel. Bez niczego może. I myślę, że to by było najlepszą rzeczą, którą by zrobili, bo naprawdę nie chcę mi się kupować z ich strony tylko jednej rzeczy. Ja wiem, że oni teraz już i tak mają lepiej, bo mają to z Pieryny, a Pieryny z nimi jakby mają połączone te strony i można ładnie sobie to wszystko pododawać, ale no na przykład z Pieryny ostatnio mnie zainteresował
ten glow serum i w końcu nie było cienia. Papi Love. Uuu, fajne. O. Chyba za intensywne. Jakby może naprawdę od czasu do czasu, na przykład raz w roku zróbmy kolekcję całą. Ale wiecie, taką kolekcję tematyczną, na przykład letnią, całą kolekcję letnią. A nie wypuszczać pojedyncze rzeczy. Cztery pędzle później i tak to wygląda. Bardzo mi się podoba ten błysk tutaj, ta piątka, ten Rendezvous Shimmer. Ten Papi Love wydaje się intensywny do tego wszystkiego. Może jakby był połączony tylko z tym Rendezvous, to by było idealnie. A ten Crash Metallic na przykład tylko z jednym matem. To by było fajne. Dodałabym tu różową kreskę, ale mi się nie chce. Dodałabym fioletową kreskę. Tym bardziej mi się chce. I dodam całą resztę rzeczy. No i tak to wygląda. Dokleiłam sobie jeszcze dosłownie trzy kępki. Nie jest to najlepsze na ten moment. Wygląda to troszeczkę lepiej niż z samymi rzęsami pomalowanymi. Co sądzę o Crush on You od Mio? Po pierwsze, róbcie najpierw oczy, potem całą resztę. To się posypie. Ja wiem, że można sobie zrobić baking czy coś, ale to naprawdę ja mam mnóstwo dalej drobinek. Ja jestem po prostu tutaj cała zadrobinkowana, mimo tego, że ja dość dobrze ściągam ten brokat. On zazwyczaj mi jeszcze zostaje, ale no tutaj no jednak trochę to poszło. Brakuje mi naprawdę jeszcze jednego jasnego różu, jasnego jakiegoś cienia matowego, który by idealnie połączył to wszystko. Na przykład można by było matowo rozświetlić sobie wewnętrzny kącik, bo ten pasuje idealnie do tego. Te trzy do siebie, a te dwa do siebie z końców palety, ponieważ one mają takie niebieskawe drobinki. I ja wiem, że można wykorzystać w całości tą paletę, tak jak ja tutaj, jednak no ona po prostu ma coś takiego, że drugi odcień z tym ostatnim piątym no troszeczkę się gryzą. To przejście nie jest takie ładne, gładkie. Czy to może też chodzić o to, że to są jakby dwie różne formuły? Fajnie, że te błyski są takie wielowymiarowe, ten i ten, a ten jest taki miękki, wręcz wiecie, foliowy, wypadkowy. Nie zawsze tego potrzebujemy, jednak wiecie, to trochę bardziej komplikuje sprawę. Jeśli chcemy to wszystko dobrze połączyć, czasem te błyski dobrze się ze sobą po prostu nie łączą. Tu jest jeszcze git. No, w niektórych paletach jest ciężko, jeśli te dwa błyski są dosyć takie miękkie. Fajnie, że mamy coś takiego, wiecie, walentynkowego w stylu trochę Nataszy Denony za trzy razy mniejszą kwotę chyba, bo Natasza Denona wydaje mi się, że za 150 zł, aż sprawdzę. A, przepraszam, Mini Love Palette jest za 135 zł. Tam jest 5 cieni po 0,8 gram, a tu jest 6,5 gram na całą paletę. Podejrzewam, że jakaś inspiracja tym była, więc mam nadzieję, że otrzymamy w przyszłości, nie wiem, jakąś kolejną paletę walentynkową albo, nie wiem, jakąś dodatkową reedycję jakąś tego wszystkiego. Albo może taką, wiecie, paletę do kontrowania walentynkową. Jeśli się Wam spodobało, zostawcie komentarz i zapraszam Was też na Instagram. No to tyle na dziś. Na razie.